Witam państwa po przerwie. Przed nami ostatnia sesja czysto merytoryczna. Skupimy się teraz na tak naprawdę korelacji zdarzeń z różnych systemów w systemie Splunk i automatyzacji działań, które tak naprawdę będziemy podejmowali na podstawie tego wszystkiego co się dzieje. A sesję poprowadzi Konrad Antonowicz i e, Marcin Ziemczyk. E, będzie to tak naprawdę chyba jedyna sesja dzisiaj, gdzie jak przed chwilą koledzy też stwierdzili nie będzie ani jednego slajdu, więc myślę, że jak najbardziej to co wszyscy lubimy, więc e, zapraszam panowie. Dzięki Bartek. E... To zostało nam jeszcze raz Was przywitać na sam koniec. To już jest ostatnia nasza, nasza sesja. No, dzisiaj na tej sesji tak naprawdę będziemy się skupiać na tym, żeby przeprowadzić cały taki połączony już kilczeń ataku, czyli od tak naprawdę przejęcia właśnie stacji poprzez eskalację uprawnień, zdobycia jakichś tam przyczółków. Wszystko po kolei to, co sobie rozmawialiśmy, wam postaramy się pokazać. I podsumujemy to kawałkiem aplikacji, którą Marcin zbudował na, 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 na Splanku, która właśnie służy do tego, żeby w 100% monitorować sobie wszystkie zdarzenia z środowiska Active Directory poprzez te rzeczy, które samo Active Directory nam udostępnia, czyli przez zdarzenia z Windows Event Logu, z Smona, z Procmona i tak dalej, wszystkiego tego, co pozwala nam zdobyć informacje, te, które nasz, nasze środowisko AD posiada i samo nimi się dzieli. Więc będziemy mogli sobie zobaczyć, jak w prosty sposób sobie monitorować te konkretnie zdarzenia, które nas, które nas bolą przy tego typu atakach. Tak jest. Jeszcze uścislając, będzie to wyglądało w ten sposób, że przeprowadzę sobie taki symulowany atak na, na Active Directory, żeby pokazać, co można samemu w łatwy sposób monitorować sobie za pomocą Splanka. Tam będzie taka dedykowana aplikacja pod to, że będziemy sobie mogli monitorować, co się działo na maszynie. Plus jeszcze taka krótka zajawka będzie, co analitycy mogą zrobić też za pomocą Fantoma, jeśli takie zdarzenia zostają wykryte. Dobra, myślę, że nie ma sensu przedłużać, sobie zacznijmy eee, pokaz. Mam nadzieję, że prawo Morfiego tutaj nie zadziała. No, ty masz już trochę łatwiej, bo sobie monitor dostawiłeś. <laughs> Wystarczyło poprawić. Eee, oczywiście pierwszym krokiem jest rekonesans w ogóle sieci, eee, więc standardowo mm, uruchomimy sobie samego NMapa eee, i można sobie e, sprawdzić, e, jakie mamy hosty. Widać, że tutaj trochę hostów nam wykryło, od razu też widzimy, po portach, że mamy do czynienia prawdopodobnie z kontrolerem domeny, co sobie później sprawdzimy i różne inne stacje. Tak się akurat ciekawie stało, że stacja, jedna z tych stacji została pokonana i mam do niej dostęp za pomocą interpretera. Konrad przygotował super USB, który automatycznie mi się tutaj podłączyło. Sprawdźmy sobie, czy sesja jest nawiązana. Widzimy, że sesja jest, także... Yy, połączmy się z nią. I sprawdźmy, co to jest za system. Widzimy yy, nazwę system operacyjny. Widzimy domenę. Co jest dla nas bardzo interesujące i yy, jego architekturę. Yy, co w następnym kroku musimy wykonać. Yy, to sprawdźmy sobie też, jakim jesteśmy użytkownikiem. No Pech chciał, że to. Yy, to USB włączyłem ja. Co w najprostszych krokach możemy zrobić, żeby dowiedzieć się, jaka stacja jest kontrolerem domeny? To ja sobie zaimportuję moduł PowerShellowy, za pomocą którego teraz będziemy mogli sobie wykonywać polecenia PowerShella prost z Meterpretera i uruchomimy sobie jakieś polecenie ja użyję takiego polecenia jak nltest, który służy też do sprawdzenia domeny, sprawdźmy sobie nasz tak TED -team S. zobaczmy co nam zrobić. widzimy, że polecenie zostało zakończone sukcesem i widzimy nazwę stacji która jest naszym kontrolerem domeny. No to jeszcze najprościej sobie pingnijmy, żeby zobaczyć adres, pod jakim się kryje. Weźmy sobie tylko jeden pakiet. Skopiujmy sobie nazwę. I widzimy, że naszym kontrolerem domeny jest. Adres 31, co też można sobie potwierdzić za pomocą NMAPA, że znaleźliśmy sobie port 389, który standardowo zazwyczaj jest pokazywany. Yy, dobra. Co można zrobić na, yy, w następnych krokach? Ja sobie utworzę katalog na zdalnym systemie. Niech to będzie katalog yy, Tempę. Możemy sobie do niego przejść. Tak, zobaczmy, że tutaj nic nie ma, yy, i wrzucimy sobie Mimikaca. Standardowo to gdzieś tam powinno nam się na jakichś systemach odbić. Dobra, jak widzimy, yy, Mimikaca mamy, więc przejdźmy sobie do katalogu, gdzie jest binarka do yy, uruchomienia. I teraz, żeby było ciekawiej, użyję sobie shell'a po prostu za pomocą, za pomocą po prostu e, zwykłego, standardowego CMD sobie go uruchomimy. E, tabulator nie działa. Dobra, e, jak widać Mimikatz się e, uruchomił, więc standardowo e, trzeba sobie sprawdzić e, uprawnienie, czy jesteśmy w stanie sobie dalej na nim pracować. E, jest okejka. Czyli co mnie interesuje, to sobie mogę teraz wyciągnąć z tej stacji wszystkie yy, hasze. Logon, Secure LSA, Logon Password. Dobra, brzmi, brzmi ok. Literówka. Sekur LSA. Logon. No, Zn dużo łatwiej. Tak, 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 tak. Z n jest dużo łatwiej. Jak widzimy, tych kąt nam się trochę wylistowało. Co nas będzie interesowało, to prawdopodobnie mnie interesuje konto admina, więc sobie tutaj poszukam, zacznę gdzieś na początku yy, i widzimy. Tych, cyk, cyk. jest konto admina i jest hash, który jest dla nas interesujący. Ja sobie ten hasz skopiuję, żeby miał go w pamięci. Yy, co w tym momencie. Możemy zrobić, to ja sobie wyjdę z tego mimikaca. I jeszcze raz, pozostańmy sobie na meter preterze, ja sobie go ściągnę do backgroundu. Wymyśliłem sobie, że chcę zrobić sobie atak pas de hash, o którym chyba Konrad wspominałeś. Tak, nie robiliśmy go, ale jest on wtedy najbardziej, jak najbardziej możliwy w momencie, kiedy tego hasza antelomowego masz wyciągniętego. Dobra, no to sprawdźmy, czy to zadziała. Ja już tutaj mam przygotowanego yy, pewien skrypcik. To jest CrackMapExec, yy, takich programów, które służą do sprawdzania czy robienia ataków przez pas hash jest multum, więc każdy sobie może wybrać, co yy, naszym się najlepiej pracuje. Yy, więc sobie uruchomimy. Że tak naprawdę będąc w samym Metasploicie z odpalonym interpreterem spokojnie można sobie tam, jak go rzucić do sesji, możesz tam spezek z jaka, tego, który jest zbudowany, użyć, ale no to jest tak, że to, to też to mówiliśmy na początku, tak, że czym inne, czym bardziej dziwne narzędzia są używane, tym sygnaturowe systemy mają z tym większy problem, żeby to rozpoznać. Tak? No bo niby specyfika tak jest taka sama, ale implementacja samego kodu na wykonywalnego może być inna, co nie załapie się tak naprawdę na, na sygnaturowe detekty. Tak jest. Teraz to, ja będę chciał zrobić za pomocą tego krachmap.exe'a, to jest to, że chcę tylko sprawdzić, czy jest to możliwe za pomocą protokołu SMB. Jeśli to się powiedzie, to, to, to ruszymy dalej. Sprawdźmy, czy e, jaka będzie informacja. Jest OK, czyli zachęca do tego, żeby e, spróbować iść dalej. No dobra, no to jak wiemy, że to się powiedzie, mamy hasza. E, no to użyjemy sobie Execa za pomocą też metasploita. Widzimy, że to jest czwóreczka. Czwóreczka. Sobie skopiuję i użyjemy sobie tego. Dla tych, którzy korzystają z Metrepretera, to wiedzą, że najpierw trzeba sobie pewne rzeczy poustawiać. Więc zaczynamy konfigurację tego exploita, więc ustawimy sobie, co atakujemy. Adres dobrze znamy, czyli tylko ten host nas interesuje. Airport zostawiamy, no i ustawiamy domenę. Ustawiamy usera. Jeszcze sobie wpiszmy set. Będzie to administrator. Niespodzianka. Administrator. Dobra, jest OK. No i następnie oczywiście SMB Pass. I tutaj jest taki myk, że sam wklejony. Ten hash, który znaleźliśmy, on akurat przy tym nie, nie, nie zadziała. Musimy go uzupełnić też pierwszą częścią. Nie, to mi się wkleiło, które sobie wcześniej zapisałem. Dobra. Czyli to wygląda w ten następujący sposób. Potwierdźmy sobie, że to działa. Tak, mamy. Zawsze należy przeliterować sobie administrator, bo to jest chyba najczęstszy błąd, że się go źle wpisuje. Ale wygląda ok. Tak, tutaj pod spodem zauważmy, że połączenie musi wrócić do nas na port 4444. Możemy go sobie zmienić. No ale ja mam nadzieję, że pójdzie to od kopa. No to ruszajmy. Dobra, widzimy informację, że sesja została e, otwarta, sesja numer 3. E, potwierdźmy sobie tę sesję. sessions, Okej, okay. jesteśmy meter.pt, a od razu się e, połączyliśmy chyba. Zobaczmy, co jest info. Tak, jesteśmy na stacji, którą wcześniej znaleźliśmy, która jest kontrolerem domeny. Widzimy e, też domenę, architekturę i wszystkie te e, rzeczy, które wcześniej sobie znaleźliśmy. To, co y, następnie chcemy zrobić. Sprawdźmy sobie, jakim jesteśmy użytkownikiem. No i ciekawostka, y, udało nam się zalogować na użytkownika systemowego. No to można powiedzieć, że już jest po ptokach. Y, ale ja sobie chcę wziąć więcej informacji, y, więc tworzymy sobie katalog. Tak samo może w tempie. O, już coś takiego istnieje to weźmy sobie coś takiego. Przejdźmy sobie do tego katalogu Hack. Nic w nim nie ma. Co teraz będę chciał zrobić? Teraz chcę wam pokazać, jak można fajnie sobie wyszukiwać informacje z Active Directory za pomocą Bloodhounda. Więc teraz sobie wrzucę po prostu execa do tego katalogu nie, ten tylko hak. A przepraszam. Dobra, jest ok. No i z tego miejsca możemy sobie ten plik uruchomić. To ja jeszcze pokażę, co jest w tym katalogu. Jak widzimy, tylko jest sam egzek. Ten Sharphound jest to binarka stworzona dla bloodhounda. Do tego, żeby zebrać nam informacje z kontrolera domeny. Więc sobie teraz go uruchomimy. Backhand jest tak naprawdę jednym z najczęściej ostatnio używanych narzędzi do tego, żeby sobie robić enumerację środowiska AD. Często też używane, tak naprawdę nie tylko z, po, przez, przez tą powiedzmy ciemną stronę, tak? czyli przez hakerów, bardzo często też to się wykorzystuje lokalnie przez administratorów, żeby zobaczyć rzeczywiście jakie informacje udostępniamy, więc to polecamy jak najbardziej. Jest kupa kursów, które pokazują fajnie jak z blockhanda korzystać, świetnie nam tutaj całą strukturę drzewa, więc... Zaraz sobie to zobaczycie. E, tak jest. Dobra. No to co? No to uruchamiamy sobie z poziomu interpretera e, tego SharpHanda. Zobaczmy, e, że proces się uruchomił. Ja teraz wylistuję zawartość katalogów. E, pojawiły nam się e, dwa pliki. Jeden to jest zip, drugi to jest bin. E, chyba to się już wszystko skończyło. Na początku, jak go uruchamiacie, to pokazuje się JSONy. Później te JSONy są pakowane e, do jednego pliku. E, no to co? No to ja sobie go pobiorę. E, to jest. Ciekawe, czy mi to uzupełni. Nie, nie uzupełni, to sobie muszę to skopiować. Dobra. No i pobieram do mojego katalogu. Zobaczmy, że u już ten plik na stacji się znajduje. Jak się pracuje z tym lod tutaj tylko pokażemy taką krótką zajawkę. Na początku trzeba wrzucić dane, które nas interesują. Zobaczcie, że to jest po prostu ten plik zip. Wrzucamy to do programu. Dobra, miejmy nadzieję, że jest wszystko ok. Co nam pozwala? No. Tutaj macie predefiniowane e, zapytania do tego, co e, wam oprogramowanie może pokazać w danym momencie. Zobaczmy sobie, że można prostym jednym kliknięciem zobaczyć wszystkich e, dominów. Dominów? Adminów domenów. Domain adminów, no. e, więc zobaczmy, jak to wygląda. Query się e, wykonało. Zobaczmy, że mamy podaną grupę domain-admins i do niej należy e, o dziwo administrator. I również moje skromne konto. Dziwne. <laughs> Widzimy wszystkie informacje, które AD nam daje, do jakich grup należy, jakie ma uprawnienia lokalne, uprawnienia do wykonywania różnych rzeczy. Także e, cała masa po prostu możemy sobie przeklikać przez całe, e, całe AD, i, i wyszukać informacji, które nas interesują. E... Tak naprawdę zobaczcie sobie to, jak e, zostali jeszcze e, ci najbardziej wytrwali, którzy na samym początku oglądali tą sesję, którą robiłem z Damianem i sobie wyświetlaliśmy to przy pomocy PowerView i przy pomocy tak naprawdę e, 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 właśnie Mikata. E, no to większość tych danych jest w miarę podobna, tak? Tylko no tutaj patrzcie, macie to, jed, macie jedno kliknięcie, macie to fajną strukturę. Dużo łatwiej się nad tym pracuje tak na koniec dnia, jeżeli to nie jest jakieś tam wiesz, typowe włam na, na jakiś system. To tutaj możecie sobie tak naprawdę wszystko ładnie przygotować, rozrysować, mieć całkowite zrozumienie tego własnego znaczy, drzewa. To jest bardzo dobry program do analizy po prostu całej, tak całej, całej budowy AD. Jeśli ktoś boi się uruchamiać egzeków, to Sharp Hunt też jest w postaci... Skryptu parszałowego, więc też można go tam sobie gdzieś przechwycić e, i uruchomić. No, y, Konrad, mówiłeś coś o decesynku? Tak, tak, więc tak jest. można też sobie znaleźć informacje dla naszej Który domeny, jak to, no. jak to może wyglądać, jakie są uprawnienia. E, zobaczcie, że mamy wszystkie powiązania od kont po grupę, e, po samo, po samo domenę, również też, też stacje, które są za to odpowiedzialne. Tak, no bo to, co jest istotne, bardzo często w, na kontrolach domeny, jeżeli macie właśnie uprawnienia, znaczy tak, jeżeli w ogóle robicie replikację a, między kontrolarami domeny, to to jest tak, że no, z założenia nie ustawia się tego właśnie na, e, żeby było bezpiecznie, nie ustawia się to na kontach administratora domenowego, czy jakiegokolwiek tam administratora, tylko to jest jakiś użytkownik specjalny, systemowy, który jest wytworzony do tego, żeby robić tą replikację. A, czasami jest to któryś z użytkowników domeny, no i no właśnie w ten sposób możecie go szybko odnaleźć, no, bo Postanie on się celem dla was do tego, żeby się do niego jak najszybciej dostać na, na dzień dobry, bo, bo z niego możecie się pociągnąć, wtedy właśnie przeprowadzić cały ten atak desesnego i wyciągnąć sobie też te wszystkie hasze na innych kont. Tak jest. E, także polecamy pobawić się narzędziem. Instalacja nie jest może trywialna, ale jak ja to zainstalowałem, to myślę, że każdemu się uda. To... mnie taką nadzieję. Tak jest. Jak nie to proszę o kontakt. Eee, dobra, wróćmy do naszego meter którym jesteśmy połączeni na kontrolerze domeny. Eee, co teraz możemy zrobić? Znaczy, ten krok, który właśnie zrobiliśmy, no, dał nam tak naprawdę pełną wiedzę o tym, co się w AD znajduje. Więc teraz możemy wymyślić sobie już dokładnie, co, na, co chcemy. No, no teraz, jak już mamy przyczółek, mamy ogarnięte AD, no, to trzeba byłoby chyba coś na zacząć rozrabiać. No tak. No to co? No ja sobie stworzę nowego użytkownika, no bo po co na kogoś się logować? Tak, no, można by ukryć w ten sposób, żeby zrobić sobie persistent. Tak jest. Jesteśmy na MeterPreterze. Na nowej maszynie, więc znowu sobie załaduję moduł PRSHL-owy. Udało się. Za pomocą prostych poleceń stworzę sobie w domenie użytkownika. Nazwę go super hacker i nazwę yy, i wpisuję mu hasło. Zobaczmy, czy się uda. Udało się. Yy, no to, żeby było jeszcze ciekawe, to dodamy mu yy, parę fajnych rzeczy. Jak na przykład dodamy go do grupy lokalnych administratorów. Tak, wszystko się zgadza. No i sobie wymyśliłem, że po co klikać, jak, znaczy po co pisać jak można klikać, więc yy, dodamy go do grupy użytkowników, którzy będą mogli się logować po RDPie. Wszystko się udało. To ja jeszcze sobie yy, może sprawdzimy, czy ten użytkownik faktycznie jest. Może nas coś tutaj yy, oszukuje, więc odpytamy. Nie, nie chcę go włączyć. Tak to było? Albo net user musiałbyś filtrować, no albo... Ee. Dobra, to zostawmy to. Jedźmy po prostu, sprawdźmy, ee, że tak powiem, na własnej skórze, czy to działa. Także za pomocą prostego programu na naszego użytkownika w domenie ted-team-s z hasłem, który przed chwilą sobie wymyśliliśmy, będę chciał się po podłączyć. Mam nadzieję, że się uda. Wygląda na to, że jesteśmy. No to w tym momencie już, znaczy już wcześniej, ale w tym momencie to już jest i tak pozamiatane, więc można się tylko bawić. Eee... Czyli co zmienić na przykład tapetkę? Eee... Tak, myślę, że to ma największy wpływ na organizację, więc eee... pierwsze co możemy zmienić, tapetę. Eee... Ale przecież można się bawić. Widzieliśmy, ile było komputerów w domenie. Więc coś najlepiej eee, zrobić, żeby zarazić wszystkich. Po co się rozdrabniać tylko na jedno konto, więc porozrabiajmy w, w całej tutaj sieci. Dobra, mamy drzewo katalogów, mamy dostępy i mamy nasze domenkę. Mamy politykę defaultowo. Damian mówił, żeby ją zmieniać, to można komuś naprawić na produkcji, no ale stworzymy sobie własną. Stworzymy sobie własną nazwę, ją tajemniczą ransomware. No i tak, w tym momencie to już możemy mm, zrobić tutaj wszystko. Możemy wysłać y, skrypt, który przeleci przez całą sieć. Y, ja w formie tylko pokazu to e, spróbuję, mam nadzieję, że mi się uda stworzyć no tak, tylko no w katalog. Takich, w takich scenariuszach to, to jest, wygląda to w ten sposób, że właśnie na tym etapie w większości ustawia się jakieś zadania do, na, do task szadulera, które mają wywołać na przykład właśnie usunięcie wszystkich a, na shadow copy z, z komputerów, na których one były a, wytworzone z kontrolera domeny i tak dalej. Po wykonaniu a, tych zadań z usunięciem a, shadow copy a, dogrywa się artefakty związane właśnie z jakimś a, programem ekrypcyjnym. A, no i rozpoczyna się Enkrypcję pełnego, pełnego środowiska, no bo tutaj do, jest szansa w, przy tego typu do dostępie, no, że zainfekujemy wszystko: wszystkie fajshery, wszystkie kontrolery domeny, wszystkie komputery, które na tą chwilę były podpięte a, do domeny i na, które, na których byliśmy w stanie tego tashpadlera tego sobie ustawić. No więc to, jest, no to jest typowy szachmat. Mam nadzieję, że się tutaj nie pomyliłem. Czyli w profilu użytkownika na desktopie stworzymy sobie katalog ransomware. Czy to się uda? Zobaczymy. Eee, dobra, czyli politykę sobie możemy zostawić w spokoju, bo tutaj już możemy sobie eee, robić, co nam się podoba. To następnym krokiem będzie eee, wymuszenie polityki na wszystkich innych komputerach. Odpalmy sobie PowerShell'a. Zobaczmy sobie te komputery. Wszystkie. Tak, mamy trzy, trzy stacje. Więc na te wszystkie trzy stacje sobie zaktualizujemy. Polityki GPO. Polityki GPO. Tak jest. No dobra, to weźmiemy sobie. Napiszemy prosty skrypcik. Z filtrem taki. gp-update, tak, na komputery, bierzemy sobie zmienną name i wymuszamy. No dobra, mam nadzieję, że się uda, zaraz zobaczymy, klikamy enter. Literówka pewnie, tak. Te jeszcze mi się tutaj schowało jakoś. O. No chodź tu. To eee, sobie spoczywam. W... A, dobra, już widzę. Za szybko. Ale to O, teraz powinno być OK. Akcja z DIE. Dobra. W sumie to chyba jesteśmy adminem, tak? Mhm. Mm no to, to sobie to uruchomimy. Żeby nie było, że się pomylę. Było zielone, więc chyba poszło. O ile wiem, to GPO tak szybko się nam tutaj pewnie nie pojawi. Aczkolwiek zaraz zobaczymy jak się skończy. Czym e, się proszę nie przejmować. Po prostu ta stacja jest wyłączona. Także ma prawo nie zadziałać. No dobra. Sprawdźmy, czy GPO nam się już rozrzuciło. Przejdźmy sobie na tego hosta. O ile się nie mylę, to jest GP Results Z przełącznikiem R, żeby zobaczyć nasze polityki albo nie w tą stronę. Hmm. No coś nie widzę tego. Pewnie nie w, tym, nie w tym drzewie to zrobiłem, ale to już jest nieważne. E Wyobraźmy sobie, że to zadziałało, bo to już jest taki tylko sztuka dla sztuki, żeby pokazać, że coś można. więc eee, na tym bym się nie skupiał. Teraz tak naprawdę zobaczmy sobie... Zaraziłem się od ciebie tak naprawdę. to jest, to jest bardzo, to jest bardzo mądre, mądre powiedzenie. Tak. Eee, Lepsze niż yy. Zgadzam się. Eee, po <laughs> pokażemy sobie teraz, co można zaobserwować na systemach på CM, Log no Tak, no bo to całą istotą no tego dzisiejszego, znaczy tego, tej finalnej sesji, to jest to, że jak posiadacie CMA, no to w pewien sposób monitorujecie, macie włączone pewnego rodzaju korelacje, ale zobaczcie, co rzeczywiście z takiego środowiska AD można przy pomocy właśnie systemu typowo analitycznego typu, typu CM wyciągnąć. No bo można mieć EDR-y, można mieć różne dedykowane narzędzia, a można tak naprawdę coś sobie spróbować. Taką namiastkę obudować typowym, typowym narzędziem analitycznym, bo naprawdę dużo rzeczy widać z takich ataków. Nawet jeżeli to się coś nie powiodło, tak naprawdę pewnego rodzaju eventy automatycznie, czy tak, czy tak, będą przez system raportowane. Więc zaraz zobaczymy, jak, jak obserwować, jak monitorować sobie takie, takie środowisko. No Nie ma co ukrywać, że dane, które z tego systemu AD pojedynczego z dwoma czy trzema hostami, które z niego podpięte są generowane, to, to są duże ilości danych, nie? ale to. Tak. Na koniec dnia no, możemy taki monitoring sobie na spokojnie uruchomić. Znaczy, też trzeba zwrócić uwagę na to, ja przygotowując ten scenariusz do, do tego ataku, uruchomiłem sobie wszelkie logowania w politykach. No i przez ten jeden atak bodajże chyba 8 tysięcy eventów mi wygenerowanych z samego DC, więc nie polecam tego włączać z głową. E, dobra, to co teraz zobaczycie, to jest aplikacja zbudowana na potrzeby tego pokazu. Ja się tutaj skupiam wyłącznie na stacji, która jest kontrolerem domeny. E, logi pozyskiwane są z standardowo z, logów, z event logu Windowsa. E, jest tam też zainstalowany sysmon. E, plus na universal forwarderze, czyli tym komponencie zbierającym logi z planka jest uruchomiona aplikacja, taki skrypcik, który się nazywa Admon, który służy do monitorowania samego Active Directory, co się w środku dzieje. Za pomocą tych wszystkich logów będę chciał pokazać, co można zaobserwować. Oczywiście każdy może sobie tutaj sam to dopieścić. Także to jest tylko taka zajawka, co widać. A moim zdaniem widać naprawdę sporo. To więc. Przejdę już nie przedłużając do, do, do aplikacji. Zobaczmy sobie, może z ostatniej godziny, co nam się tutaj nazbierało. Dobra, coś tam się tutaj uruchamia. Mm, także tak. Ja postawiłem się w roli administratora Active Directory. Chciałbym sobie wiedzieć, co się w ogóle dzieje w moim środowisku na samym kontrolerze domeny, czy tam nikt, nikt mi nic nie robi. I pierwsze co, to same eventy Active Directory sobie obserwuję. Widzimy, że zaczęliśmy pokaz około chyba trzeciej, więc 3.18 dostaliśmy się na kontroler domeny, gdzie są eventy świadczące o tym, że robiliśmy coś z użytkownikiem. Tak samo zobaczcie, że są eventy związane z samymi grupami, GPO i, i, i z plikami. Także ładnie mamy tutaj też rozrysowane e, nasze działania. E, następnie widać, w którym momencie walczyliśmy z GPO. Mamy tutaj cztery eventy, które nam dostarczył system. E, no i zobaczmy. T tutaj na panelu User Account Events widzimy... E, Numer sesji, użytkownika e, i co ten użytkownik zrobił. E, więc widzimy, że użytkownik systemowy, co świadczy o nazwie stacji z Dolarem na końcu, e, stworzył nam użytkownika o nazwie Hacker i później go jakoś zmodyfikował. Czyli e, pamiętajcie, że to są te dwa e, eventy, które żeśmy stworzyli za pomocą dodawania grup. Tak? Czyli to wszystko ładnie widać. Tak samo widać na e, timeline. Ie co było w tym momencie. No Co istotne, też od razu macie wrzucone event kody, nie? więc jak ktoś sobie na przykład chciałby pomnieć takie rzeczy, to warto zapamiętać, bądź poszukać tych event kodów, które właśnie służą do sprawdzenia, kto utworzył, czy został utworzony, czy został zmodyfikowany, no bo to są takie rzeczy, które przede wszystkim chcemy, chcemy widzieć i monitorować. E, tak jest. Co ja jeszcze sobie tutaj wrzuciłem, żeby widzieć, to z, e, chciałem wiedzieć, kto odpytuje się mojego kontrolera domeny e, o to, jaki mam adres. Czyli zobaczcie, że to jest ta stacja, na której pierwotnie byliśmy, za pomocą pinga, fakt, robiliśmy to, i za pomocą nltesta sprawdzała, co się kryje pod tą stacją. tak? Gdzie zwrotka była, jaką adres IP. No i trochę w analogiczny sposób możemy sobie na przykład monitorować takie zdarzenia sieciowe związane właśnie z replikacją, czy na odpowiednich portach monitorować sobie ruch, czy taka replikacja nastąpiła, bądź NTLM, relaya, czy właśnie na portach związanych z LLM, RN, -M, czy, czy NetBIOS-em następuje nam jakaś komunikacja z naszym kontrolerem domeny. Nie? Dokładnie tak. Czyli dużo informacji można wyciągnąć. Oczywiście na tłoku tych wszystkich eventów, trzeba sobie to dobrze przeanalizować. E, następnie chciałbym sobie wiedzieć, jak wygląda w ogóle mm, dostęp sieciowy do, do mojej maszyny. E, zobaczcie, że tutaj mam eventy po, z podanymi adresami IP, które tutaj się do mnie odzywali. E, stacja 137. Kali. Zdradzimy Wam, tak, to jest na skali. E, widać, że coś tutaj się działo. E, no i stacja 31, która jest w domenie. Więc Chyba prawdopodobnie... Kontroler, nie? Tak. No i 35 to jest ten host. User. Tak, z którego żeśmy się dobijali. Następnie na stacji, kto odpalał coś z Command Line'a, też sobie tutaj wyświetlam, więc widzimy znowu stację. On tutaj mi się stacja desktopowa wzięła. Zobaczcie, że tam był uruchomiony mimikac. Z mojego konta. Powyżej mamy Active Directory, czyli widzimy konto systemowe. Tak samo, za pomocą usługi, usługi polecenia net utworzyliśmy sobie użytkownika tego hacker dodaliśmy go do domeny, tak samo dodaliśmy go do grupy Administrators i Remote Desktop, co miało miejsce, oczywiście. Tak samo. Poniżej y, eventy z Active Directory, ja tutaj może przewinę dalej, bo tutaj trochę y, nie do końca to jest dopracowane, ale y, klucz całego tego problemu, który tutaj chciałem pokazać, to jest to, że widzimy, w którym drzewie katalogów widzimy, że w politykach było coś robione. Widzimy, że zostały y, przez użytkownika haker, on jest tutaj specjalnie się wyświetla, na ono, bo nie jest administratorem, czyli od razu mi się świeci, że coś jest nie tak, zostało robione coś na e, politykach. Widzimy e, tutaj ID tej polityki, widzimy dodanie nowej grupy, pojawia nam się ransomware, czyli to jest zdarzenie zmiany po prostu nazwy, gdzie tam sobie to nazwaliśmy, e, i szereg eventów, które świadczą o tym, że coś było z tą polityką robione. Oczywiście po, po tych wszystkich wartościach możemy sobie wyszukiwać informacji, co konkretnie było zmienione, jakie wartości były zmieniane, jakie klucze dodawane i tego typu rzeczy. Co tutaj chcę pokazać, to jest to, że zobaczcie, że tutaj mamy pusto na razie. Tak samo tutaj widzimy zmiany w, w czasie. Za pomocą np. Session ID możemy sobie wyświetlić, co dany użytkownik... W trakcie, danej podczas danej sesji po prostu robił. Ja sobie tutaj wyfiltrowałem stricte tylko interesujące mnie kategorie, jeśli chodzi o Active Directory. Widzimy, że były modyfikowane pewne rzeczy, to można sobie ustawić wszystko na klikalne. Zobaczcie ile jest eventów świadczących o tym, że ja coś modyfikowałem, tylko jeden event, że coś stworzyłem. To stworzenie to jest po prostu stworzenie tej polityki. No i tutaj ładnie sobie można session ID wyciągnąć, ładnie wizualny sposób to diagram, który nam pokazuje, co, dana, co w danej sesji w kontrolerze się działo. Jeśli chodzi o moją aplikację, co widać, to moim zdaniem. Chyba widzieliśmy. I tak sporo. Teraz tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To nie jest aplikacja, która jest dostarczana na przykład, nie wiem, ze, ze Splankiem jako ready aplikacja gotowa do monitoringu AD. To jest coś, co Marcin no. wyklikał w ciągu tam, powiedzmy, jednego, półtorej dnia roboczego bawiąc się na tą, tą naszą infrastrukturą. I na podstawie danych, które po prostu Splank zebrał, możecie sobie taką wizualizację sami zrobić. No bo to, to nie jest jakiś rocket Science, ktoś to używa chociażby z Planka. Jest sobie w stanie to, to elegancko postawiać, no bo pod większością tych rzeczy, które się tu ładnie wizualizują i dają nam prosty sposób analizy tych danych, no, są po prostu sercze do, do danych, które zostały zebrane, więc zrozumienie swojej infrastruktury AD, zrozumienie podstawowych zasad zapytań w Splanku pozwalają na wytworzenie chociażby właśnie takiego eleganckiego dashboardu apki, która służy do tego, że monitorujemy sobie te najważniejsze zdarzenia. Tylko, że no to jest zrobione tak na zasadzie potrzeby na nasze dzisiejsze, zawsze można sobie to Dopracowywać, nie ma problemu, ale w samym Splanku też mamy możliwość skorzystania właśnie chociażby z Enterprise Security, czyli innej już gotowej aplikacji. Dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Tak, bo mógłbyś o tym zapomnieć. Jeśli chodzi o tę aplikację, cel tej aplikacji jest taki, żeby pokazać administratorowi AD, całego środowiska, że coś się złego dzieje, lub w ogóle, co się dzieje. No ale mamy też zespół Security, który powinien dostać jakiś atak. Więc magicznie bez spoilerów. Przełączam się na drugą zakładkę, gdzie mam odpaloną aplikację Enterprise Security. No i mamy szereg zdarzeń, które nas o czymś informują. Nie robiłem sobie tutaj korelacji pod wszystkie te zdarzenia. Nie o to w tym chodzi, chcę tylko no tak, pokazać. Bo korelacji dostarczonych jest to jest chyba ponad 400, jak nawet nie więcej i to no nie da się tego znaczy no nie wolno odpalić ich wszystkich, żeby wybrać te, które nas rzeczywiście interesują. No tak. Nie chcemy zabić środowiska. E, zobaczcie, że mamy informację o krótko żyjącym koncie, jakimś nieautoryzowanym dostępie, że stworzyliśmy jakieś nowe konto na Active Directory, że konto nieadminowe stworzyło jakąś politykę. E, więc sobie nie, kliknijmy na przykład na to. Ładuje nam się e, incydent. Zobaczmy sobie czy to jest faktycznie to, czego szukamy. Tutaj rozwińmy sobie, zobaczcie, source user, czyli ten systemowy, stworzył nami użytkownika, haker, zgadza się wszystko. Tak. Czyli mamy event bezpieczeństwa, który świadczy o tym, że jakieś tam konto, tutaj mamy akcję, jako created zostało nam stworzone. No i co dalej można zrobić? Jako, że ja jestem leniwy, to nie chcę mi się logować znowu na AD, chociaż mógłbym, ale chyba wystarczyło, znaczy trzeba by zablokować to konto. No tak, znaczy no, teoretycznie no, można sobie oczywiście pofiltrować, jeszcze poszukać co, co ten użytkownik robił. no Dojdziemy do, do tych samych konkluzji, które właśnie przed chwilą sobie zrobiliśmy, tak? że utworzył politykę GPO i, tak i tak dalej, tak dalej na tym użytkowniku. Ewidentnie jako analityk bezpieczeństwa stwierdzamy, że sorry, ale to konto to nie jest konto, które jest jakimś normalnym kontem u nas w systemie, nie powinno się tutaj znaleźć. Jest to ewidentnie jakiś artefakt po ataku albo nawet w trakcie ataku. No i teraz tak, pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to chcemy się A. tego konta pozbyć. Pozbyć. No bardzo dobrze. No. A jeszcze chciałem yy, pokazać, bo chyba pokaz planka nie może się odbyć bez mojego ulubionego. Yy, tak jest. <laughs> No tak, tu mamy elegancki graf ulubiony Marcina, który nakłada na właśnie różne zdarzenia na, na, na linię czasu. Ale weź no ty się nim pochwal, bo to jest Twoje. Yy, tak, czemu ja, czemu ja lubię? Bo w jednym miejscu widzimy, tu, tutaj akurat jest Identity Investigator, czyli użytk co widzimy, co użytkownik robił w, w jakimś tam czasie, co jest ładnie nałożone na pewne kategorie. Zwróćcie uwagę, że mamy Authentication. Mamy jakieś zmiany, które zostały y, robione na systemie, czy no, były eventy, czy podwyższenie ryzyka, bo automatycznie sobie tak ustawiliśmy, żeby ryzyko dla tego konta się podwyższało. E, Im ciemniejszy ten prostokącik, tym więcej eventów. No i czym e... więcej zdarzeń, no bo tak naprawdę widzicie tutaj, że nie, nie, wiem, nie mamy zdarzeń z jakichś systemów antymalwarowych, nie mamy zdarzeń z systemów IDS-owych. To jest tylko i wyłącznie logi z czystego środowiska AD. Nie? Więc jakbyście mieli tego więcej, to no, tak naprawdę wszystkie te a, a, wiersze zostałyby elegancko wypełnione. Tak jest. Można też sobie przejść od razu do serca, wyszukiwać sobie tych, tych, tych zdarzeń, ale nie to, nie to chciałem pokazać. Wykonajmy sobie tak pewną akcję. Ponieważ chcemy zablokować sobie konto, my jesteśmy organizacją dojrzałą, więc mamy coś takiego, co się nazywa SOAR. Czyli poprośmy sobie ludzi. Którzy siedzą na pierwszej Spirit linii. Center, tak jest. Żeby sobie coś z tym zdziałali. Na podstawie tego eventu uruchomimy sobie akcję. Oczywiście mogliśmy to zrobić automatycznie przypisując akcję do tego zdarzenia. Send to Phantom. Wybieramy naszą instancję. Niech się świeci na czerwono. I wysijimy. Dobra. automatycznie przerzucę się na fantoma. No i zobaczmy, że nasze, yy, nasz event tutaj wpadł. Można sobie na niego wejść. Widzimy na timeline godzinę utworzenia. Yy, plus 2 zegarka nie przestawiliśmy. Dobra, nieważne. Yy, no i oczywiście mamy interesujący nas artefakty. Zobaczcie, że tego, tych informacji trochę, yy, trochę jest. Proszę się tym nie przejmować. Najważniejsze to jest dla nas to, że to konto chcemy zablokować. Moglibyśmy to zrobić na podstawie akcji, czyli pobrać sobie informacje, klikać, klikać, ale ja ze względu na to, że jestem leniwy, więc uruchomiłem sobie, czy stworzyłem najpierw, żeby teraz uruchomić playbook, który zablokuje nam konto. Mam nadzieję, że zadziała. Po lewej stronie widzimy aktywność naszego systemu. Zobaczcie, że został uruchomiony dany playbook, zostały jakieś Zobrane pobrane atrybuty i wyłączenie konta. Więc można to sobie kliknąć. Widzimy username hacker, wszelkie informacje tutaj zade, widzimy w jakich jest grupach. ładnie tutaj jest uszeregowane. Jeśli chcecie więcej informacji, to jest tutaj E, ładnie pokazane w JSONie. Można sobie też to wyklikać. E, więc widzimy, że taki user jest. I mamy informację, że User State Change. E, no to co? No to zobaczmy, czy faktycznie user został zablokowany. E, co można zrobić? Można to zrobić za pomocą akcji. I ja sobie tutaj wrócę do tego naszego e, usera. Wykonam akcję, zobaczcie, że system sami podpowiada, co mogę użyć, pobierzmy sobie atrybuty. Co istotne też tak naprawdę w samym Fantomie jako soarze, no to też zwróćcie uwagę na to, że możliwość wykonywania akcji no, mamy na różnych poziomach. To nie jest tylko tak, że tak naprawdę możecie odegrać playbooka pod jedną konkretną akcję i on się musi wykonać. Tylko no, możemy skorzystać z playbooka, który składa się z różnych elementów, ale do każdego pojedynczego zdarzenia możecie sobie odpalić konkretną akcję, która też tak naprawdę służy do zintegrowania i wykonania konkretnego polecenia na, na systemie którym Dokładnie. z którym jesteśmy To tylko tak dla potwierdzenia. Wykonałem teraz akcję, żeby pobrał mi atrybuty dla tego użytkownika i zobaczcie, że status jest jako disable, czyli wyłączyliśmy konto. Tak jest. Co? O, co, o co nam chodziło? Ktoś tu coś nam w firmie rozrabiał, ale udało się to wykryć. Udało się takiego... Gagarka znaleźć. ulubione słowo, adwersarza zablokować. Pozdrawiam Jacka. <laughs> e, jeszcze tutaj wracając do fantoma widzicie, Ee, że też na tym timeline'ie pokazało, e, znaczy pokazało nam się wszystkie kroki, które jako ja analityk SOKA, tutaj e, wykonałem. To myślę, że to. Dziękuję, czas na kawę. <laughs> Dzięki. Dzięki panowie. E... W takim razie tak, ja zawsze jestem pod wrażeniem tego splanka, choćby dlatego, że ja albo ktoś sobie wymyśla, co chce widzieć, jakie informacje uzyskać, a, a chyba Marcin, ty zawsze tak naprawdę to dosyć sprawnie robisz. Natomiast to też pokazuje, że systemy, które nam się często kojarzą z w ogóle innymi rzeczami z jakimś stricte bezpieczeństwem. Tutaj mogą być narzędziem dla na przykład osoby zajmujące się stricte AD. E, dobrze. E, za momencik chwila przerwy, natomiast e, za, po pierwsze chciałbym poprosić tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, o wypełnienie ankiety. Tutaj w systemie e, gdzieś w górnym menu jest ankieta. E, patrzyłem, no jeszcze 10 minut temu mieliśmy mniej więcej połowę ankiet wypełnionych, więc zachęcam do wypełnienia gadżet w formie e, powiedzmy startu do smart home'a, żeby sprawdzić, czy żelazko na pewno wyłącza będzie do Państwa rozdysponowany w niedalekim czasie. Natomiast. Za no już niecałe 15 minut y, o 16 zapraszamy na warsztaty, pokaz, warsztaty y, iluzji odwracania uwagi. To, co jest bardzo ważne, y, to gdzieś w mailu to się pojawiało, ale też zostałem przed chwilą, poproszony, żeby przypomnieć. Przydadzą się Państwo, jeżeli chcecie Państwo uczestniczyć w formie takiej ciekawszej y, rzeczy, takie jak talia kart, monety i banknot. Niestety nie wiem, czy banknot przeżyje, więc nie wiem czy umiecie o 10 złotówce czy tak bardziej 200, 500 złotych. Y, natomiast y, myślę, że się przyda. Więc w takim razie panowie, jeszcze raz dziękuję państwu, dziękuję za tą część merytoryczną. No i zapraszam na mniej więcej 10, no 12 minut przerwy. Punktualnie o godzinie 16 startujemy, już zdecydowanie z częścią, tą przyjemną, rozluźniającą po całym dniu merytorycznym. Dziękuję.